Jan Strzeżek przy krzyżu przed Sejmem. Trwa protest Społecznej Inicjatywy Obywatelskiej SIO. No cóż, ja dzisiaj zostałem poinformowany, że mamy problem z krzyżem, ponieważ stał w miejscu, w którym władze miasta Warszawy i Sejmu no, nie życzyły sobie widoku tego krzyża. No, jako powód podały to, że stała się w tym miejscu, które ujmuje, i to jest miejsce bardzo blisko parkingu. Mają być burze, mają być wiatry, więc istniało niebezpieczeństwo, że krzyż przewróci się na auta pracowników sejmowych. I my, jako konstruktorzy tego krzyża, między innymi ja, położyliśmy krzyż, zabezpieczymy go, wzmocnimy i go będzie stał tutaj, udekorujemy i będzie sobie drzewami tutaj stał piękniejszy jak do tej pory. A wracając do wyborów, to kochani, co to jest za reprezentacja, na które Polacy zagłosowali w ilości 22%? To jest żadna reprezentacja, ale jednym pocieszającym jest tutaj to, że ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego w jakiejś tam w ilości 4 europosłów będzie tam, no i oby to robił, co przyrzekał, że będzie to robił. Także to tyle. A wracając do krzyża, będzie on na pewno piękniejszy, bo go upiększymy, wzmocnimy i będzie podświetlony. Będzie to stał. Amen.